chcę powiedzieć, że od wielu lat nasze działania idą w kierunku, żeby poprawić ten wizerunek. Ale co to jest wizerunek tutaj Starego Miasta? To jest szereg obszarów. To są obszary związane z prawami właściciel, przechodzenia kamienic, po prostu no, prawa własności. Następna sprawa to jest robienie remontów, elewacji, sprawa parkingów, sprawa odbudowy tutaj tej nawierzchni, którą mieliśmy przez szereg lat taką niewłaściwą. W ostatnim czasie udało się wiele takich rzeczy porobić, między innymi właśnie dzięki naszym staraniom i spotkań z panem prezydentem doprowadziliśmy do tego, że w ostatnim czasie została wymieniona nawierzchnia na ulicy Długiej. No to przyczyniło się, że tak jak mówiliśmy, panie w obcasach mogą się tutaj zjawić. Na tą chwilę mamy szereg kamienic, które w ostatnim czasie zostały odnowione, zrobione elewacje, ale jest szereg takich punktów zapalnych, o które jeszcze po prostu się mocno bijemy. Jest to ciąg kamienic, które znajdują się na przestrzeni od ulicy Batorego do Jana Kazimierza. Z tym trzeba coś zrobić, bo nie może być sytuacja taka, że ktoś kupuje daną nieruchomość i traktuje ją w układzie jakiejś inwestycji, kupuje ją, zostawia i nic przy niej nie robi. I to ta rzecz odstrasza. Musimy walczyć o to, żeby tutaj były takie działania, które spowodują, że te kamienice będą zupełnie inaczej wyglądały. Jako ludzie związani ze Starym Miastem, mający tutaj swoje kamienice, nieruchomości, przegrywamy z marketami w układzie taki, że nie mamy zaplecza parkingowego. Po zamknięciu Starówki, jest to takie ogólnoświatowe tendencje, żeby zamykać Starówkę, ją chronić przed samochodami, po zamknięciu Starówki, żeśmy zostali odcięci od parkingów i również z naszej inicjatywy była pomysł budowy wielkiego parkingu wielopoziomego przy ulicy Podblanki. Ta realizacja w tej chwili dochodzi do skutku i lada moment będziemy mieli ten parking w tym roku bodajże wybudowany. Spraw jest bardzo dużo, ale jako stowarzyszenie bardzo by nam zależało, żeby w ratuszu, w Urzędzie Miasta powstała komórka ludzi, która by specjalnie zajmowała się sprawą związaną ze Starym Miastem. Bo to nie jest tak, że jest wiele działów w Urzędzie Miasta, które, no Bydgoszcz jest ogromna, prawda? Ma około 400 tysięcy mieszkańców, tych spraw jest dużo. Ale jeżeli postawimy na to, że Starówka jest tą wizytywką naszego miasta, to musimy mieć zapewnienia z Urzędu Miasta, że powstanie coś, co będzie po prostu te wszystkie sprawy pilnowało, dopilnowało i kamienica po kamienicy będą te problemy rozwiązane. Ulica Długa wraz ze Starym Rynkiem i z Wyspą Młyńską stanowi tak zwany trójkąt bermudzki dla nas i myślę, że poprzez to, że działaliśmy już w poprzednich latach za poprzedniej ekipy pana prezydenta, żeby tą Wyspę Młyńską również zagospodarować. Ja jestem również członkiem Bydgoskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości i swego czasu, lat wiele, może nie pamiętam, 6-7, w towarzystwie prezesa Bydgoskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości ściągnęliśmy do Bydgoszczy wiceprezydenta Światowej Unii Właścicieli Nieruchomości, pana Mirosława Szypowskiego, pokazując mu Wyspę Młyńską, więc on stwierdził, że to jest nie lada cudo i to cudo trzeba ożywić. A to ożywienie polega na tym, żeby całą ścianę od strony Świętej Trójcy poprzez poznańską wełniany rynek i tutaj ulicę Długą zagospodarować tymi kamienicami, które dotykają wody. Te sprawy już się w tej chwili toczą, ale potrzeba jeszcze dużego wysiłku i dużej pracy obu stron, stron zainteresowanych i władz Urzędu Miasta. Mówię tu również o tym, że władze miasta dają nam kredyty, które są przeznaczone na odnowienie, odświeżenie elewacji, ale te kredyty są, myślę, jeszcze niedograne w takim dobrym pułapie, gdyż to jest określona kwota pieniędzy, która nie zawsze wystarcza na pokrycie jakichś delikatnych kosztów związanych
odremontowaniem kamienic. Bardzo nam zależy również na sytuacji takiej, że niektóre nieruchomości na tej ulicy mogłyby odzyskać swój blask, ale jednak porobione są wspólnoty i te wspólnoty powodują to, że no, nie zawsze te sprawy finansowe z remontem, z tym kapitałem na remonty, no nie ma tych pieniążków i trzeba walczyć mocno, żeby po prostu to uzyskać i dopilnować, żeby ktoś tą elewację, ten remont kapitalny zrobił. Myślę, że to są dobre posunięcia, ale cały czas jako członkowie Stowarzyszenia Bydgoska Starówka uważamy, że te prace idą za wolno, za wolno. Te prace muszą iść szybciej. Zbliża się nowy sezon wiosenno-letni 2014 i szereg turystów zawita do Bydgoszczy. Co my mamy im pokazać? Musimy stale walczyć, żeby tutaj coś się działo. Musimy ściągać coraz lepsze firmy, coraz lepszych inwestorów, a danego inwestora to po prostu trzymać rękoma, żeby nie uciekał. I cieszymy się bardzo, że są nowi inwestorzy na ulicy Długiej, którzy budują od podstaw kamienice. Natomiast powiem jeszcze, że taką perełką tutaj na naszej ulicy jest kamienica tutaj Długa 22, gdzie znajduje się księgarnia. W tej kamienicy zostało poczynione szereg nakładów już w tej chwili inwestycyjnych od strony ulicy Podblanek. Ona ma najpiękniejsze piwnice i na pewno miasto będzie działało w niedługim już czasie, żeby po prostu ktoś silny finansowo przejął tą kamienicę i w niej coś zrobił wspaniałego. Oferta musi być przekierowana na ludzi, żeby tu mogli przyjechać. W związku z tym na dzień dzisiejszy, jeżeli nie mamy parkingów, a jest budowa parkingu na Podblankach i to wypłynie tylko na końcu roku, natomiast parking na ulicy Grudziąckiej też to będzie kwestia kilku lat. Nasza oferta jest taka, już niedługo będziemy rozmawiać z jednym z panów prezydentem, żeby po prostu była możliwość większego, o jedną godzinę chcieliśmy by poprawić wjazd na ulicę Długą, to znaczy się na dzień dzisiejszy wjazd na Długą jest do godziny od 7 rano do 10. Chcielibyśmy tą godzinę wydłużyć, czyli od 7 rano do 11 i wieczorem od 17 do 20. Po to, żeby po prostu więcej osób mogło odwiedzać tą ulicę, w sensie czy inwalidów, czy ludzi, którzy przyjeżdżają z towarem, czy ewentualnie, żeby ktoś mógł sobie podjechać po prostu i ten zakup zrobić. Ulubionym moim miejscem w Bydgoszczy to jest oczywiście ulica Długa, gdzie praktycznie się urodziłem, ale również i bydgoska Wenecja. I bardzo nam zależy, żeby może już w niedalekiej przyszłości te młyny, również za pomocą naszych starych, cieszymy się bardzo, że miasto odkupiło te młyny i połączenie i zrobienie coś w tych młynach, to jest wielka siła napędowa dla bydgoskiej Starówki. Młyny, Wyspa Młyska nam pięknieje, musimy jeszcze bardzo ożywić elewację na ulicy Długiej, wprowadzić nowych klientów, bo to jest po prostu perełka. Byliśmy inicjatorami różnego rodzaju jarmarków, ale jeszcze raz chciałbym powiedzieć to, że musi być ta wizja miasta, że Bydgoszcz to jest Starówka Bydgoska jest wizytówką i wówczas dział promocji miasta musi wspólnie z nami organizować na tej ulicy i ulicach przyległych różnego rodzaju działalności kulturalne, oświatowe, rozrywkowe. Sam Stary Rynek nie wystarczy. Trzeba włączyć w to również oprócz Starego Rynku ulicę Długą, ulicę Przyległą. My ze swojej strony musimy również jako właściciele kamienic oraz najemcy na tej ulicy tak planować zagospodarowanie poszczególnych kamienic, ale żeby była tutaj różnorodność, żebyśmy mogli konkurować z czymś innym niż w marketach. Byłem akurat w tym momencie, jak był ten bieg, było bardzo dużo ludzi, była rzecz niezwykła, ale chcę również powiedzieć, że na ulicy Długiej mamy aleję autografów i to jest bardzo cenne w ostatnim czasie. Zorganizowaliśmy i wspomagaliśmy Urząd Miasta przy realizacji tego wydarzenia. Była to rzecz wspaniała. Kupcy, właściciele nieruchomości składali się tutaj, jakąś prezentację robili, poczęstunek, było bardzo dużo ludzi. No i cieszyliśmy się, że pojawił się pan
Jan Kulczyk, który praktycznie rzecz biorąc na tej ulicy się urodził. Troszeczkę dalej, bo na Zbożowym Rynku tą ulicą często przechodził, także no, ulica ma jakiś swój potencjał. Również chcieliśmy właścicieli kamienic przekonywać do tego, każda kamienica tutaj ma swoją historię, aby na tych kamienicach zostały umieszczane jakieś informacje o danej historii tej kamienicy, po to, żeby po prostu bardziej turystycznie pokazywać jej historię danego obiektu. Ja chciałbym powiedzieć, że jeszcze jest wiele punktów takich, na przykład jak tramwaj tutaj, który mamy u zbiegu ulicy Jana Kazimierza, i musi powstać no, jakieś spotkanie, żeby to miejsce, ten tramwaj ożywić. To jest, w tym tramwaju jest informacja turystyczna chyba miasta, ale to wszystko nie funkcjonuje tak jak należy. Natomiast bardzo by nam zależało, żeby tutaj na tej ulicy pojawiło się więcej kawiarenek różnego rodzaju, o różnym smaku, o różnym stylu, żeby to była różnorodność, ale w tym momencie no, musimy no, spowodować, żeby ci właściciele, ci najemcy, którzy prowadzą ten interes, no, mieli po prostu, byli zainteresowani, żeby to im się finansowo jakoś opłacało. Walczyliśmy już o to, żeby za te ogródki były jakieś zwolnienia i tak dalej. W tej sprawie jeszcze trzeba dopracować.